przysięgam, że mi się chce kurczyć, nie? Witamy się z wami widzowie bardzo... Bardzo serdecznie. Witamy się z wami widzowie. Jak dobrze wiecie, w ostatnim odcinku podejmowaliśmy się z Patrykiem ekstremalnych challenge'y. Ja zostałem zwycięzcą, Patryk przegrał. Umowa była taka, że Patryk w kolejnym odcinku podejmie się wyzwania, które wy mu wymyśliliście. I na dzień dzisiejszy, czyli na poniedziałek, najbardziej lajkowanym komentarzem, który osiągnął 13 tysięcy polubień, jest challenge dla Bandury. Bandura goli brodę, włosy i brwi, aby upodobnił się do swojego współprowadzącego. Także dzisiaj jesteśmy u barbera i Patryk będzie... Patryk będzie wyglądał brwi tak. Brwi odrastają 2 do 3 miesięcy. Stary, mi 25 lat odrastają. Przysięgam wam, że jak będę następny raz na challenge, to Ginold nie wie co go czeka, nie? Patryk, z racji tego, że jest to kanał Bungie, to nie będziesz w dniu dzisiejszym sam. Bo ja też się podejmuję tego wyzwania i ogolę się razem z tobą. Mega! Ale brwi też ogolę. A ty nie masz brwi prawie. Nie no, żartowałem, nic nie ogolę. Nie wiem, ja powiem wam szczerze widzowie, że pomimo tego, że ja jestem łysy i mam białe włosy i nie mam brody, to podjąć się takiego challenge'u, mega szacun, nie? Mega szacun. Subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapę w górę i śledźcie dalszy nasz upadek. Maksiu, mój oprawca dzisiejszy. Siema. Słuchajcie widzowie, żeby zachować efekt wow, wziąłem z domu opaskę. Nie będę widział się przez cały zabieg. Że nie będziesz widział, jak ubywają ci po prostu. Stary, mi się nawet nie chce gadać na to cicho. Co po prostu widzowie, ja może dopowiem za Patryka, bo Patryk bardzo źle się czuje. Patryk będzie przez cały, że tak powiem, zabieg obcinania włosów, brwi oraz brody miał zasłonięte oczy. Tak, żeby jak już będzie koniec, to jak Maksiu go klepnie w ramię, żeby sobie na spokojnie to ściągnął. Oczywiście my jesteśmy wszyscy razem z Patrykiem, wspieramy go w tym dniu dzisiejszym. No i co? Zaczynamy chyba. Jako, że będzie to najtrudniejsze. Maksiu, jak długo odrastają brwi mniej więcej? 2-3 miesiące, nie? Daję ci, że ciężko powiedzieć. Ja sobie zrobiłem tutaj wzorek, nie goliłem go przez 2 tygodnie i nadal jest widoczny. To będzie stary, to już jest naprawdę wysoko. To będzie piękne. O tak musisz go zrobić, pan. Dobrze, nie ma problemu. Patryk, ty na co dzień miałeś dużo powodzenia chyba u kobiet, co? Nie. Ja już teraz sobie wizualizuję jakby po tym, jak on nie ma nic na głowie, jak ta broda jeszcze zjedzie, nie? Stary, to jest jeszcze żyletką będzie robiony. Ty wziąłeś sobie taką ładną zasłonkę na oczy. Babce za... Babce! Ojcu się spodoba, on nie lubi zarostu. Jak muzykę robiłeś, tak wyglądasz. Teraz brwi. Tylko tak, żeby nie miał. Ja za kiedy oś... Nie, proszę. Nie, poczekaj, nie chcę! Ja już poszło, bardzo! Nie! Poszło już. Nie, no błagam was! Czekaj, proszę! Ja. To jest... Sama kurwa! Ja się poplułem. Ja pierdolę. Jednej co ja robię ze swoim życiem? Brwi odrastają? No odrosną pewnie, nie? Przeczytaj, googluj, wygoogluj, stop! Wygoogluj to, no. Googluj! Warto jednak zaznaczyć, że brwi odrastają dość powoli. pierwsze zdanie. U niektórych nowe włoski mogą zacząć być widoczne po kilku tygodniach. Inni natomiast będą musieli poczekać nawet 2-3 miesiące. Co ciekawe, przez dłuższy czas regularnie wyrywane brwi mogą nawet zupełnie przestać odrastać. Ale to nie są wyrywane, tak? To nie są wyrywane. Cebulek mu nie wyrwiemy. 2-3 tak, miesiące, stary, no. Czyli do Wigilii już powinieneś z rodziną normalnie siedzieć. Dobra, to lecimy. Jej, chce mi się płakać. Przysięgam, że mi się chce kurczyć, nie? To jest przesada w stary. Ty k***a ci, ch***a. To. A jaką ty masz drugą wróżkę w ogóle? Co to jest? Nie, co? Ja pier... Zżygam się. Mój stary, mama Dagmara mówi tak, proszę cię, zrób wszystko, proszę cię Patryk, tylko nie brwi. Patryk, proszę cię, nie tylko nie brwi, a ja mówię, k***a, to jest Bungie, czyli 2-1 Bungie, mówię do nich. Ej, powiem ci szczerze, mi się chce płakać, jak na ciebie patrzy. Bo ja się czuję, jakbym coś stracił. Ja się czuję, jakbym kogoś stracił, jakbym zupełnie inna osoba, stary, siedziała. Błagam, błagam, dajcie suba. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie coś na pocieszenie w mojej rodzinie. Co ty mi kurwa robisz? O,
O! I do spania. Babka. Babka. Dawid, płaczesz. Nie, nie wiem, co ja mam mówić. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że nie wiem. No głowę już miałeś, łyso. Tak, stary, jak ty się rozpłaczesz, też się rozpłaczę, nie? Przysięgam, się już chcę płakać. Ja nie wiem, czy widzicie, ale mam świeczki w oczach. Koniec bungee to jest. Nie jest. To jest koniec. No nie, proszę, twoja widzę. To jest przykro, no. Taki byś zadowolony, stary, bungee. Nie, nie chcę już. To jest ostatni odcinek, widzowie. Skurwa, brwi, myślicie, że na miejscu robią wrażenie? Straciłem przyjaciela. Zyskałeś nowego! Ej, bierzemy chwilówkę na mnie. Dagmara się popłacze. A pan jak mi się stary chciał opłakać, to wydaje mi się, że ona no. też serio może popłakać. Ale mnie swędzą brwi. Jak wrażenie? Kilka słów przed... Nie, no jest, nie, jest, nie chce mi się, nie chce mi się. Ej, a zobaczycie, w jaki szał wpadnie, jak ja go alkoholem popsika, bo on nienawidzi dezynfekcji. Teraz właśnie przechodzimy do ostatniego etapu, którym będzie dezynfekcja oraz ujawnienie mojego... prawdziwego ja. Ja nie wiem, czy ten humor w ogóle na ten odcinek jeszcze nie. To zdejmuj opaskę. Ja mu chyba zdejmę. Ja pierdolę, ja się odsuwam. Zdejmij, jeszcze nie podnoszę, zdejmij. Nie, dobra. Pójdź mi kurwa w oczy. Nie, dobra. Z jakiś inny ziomek. Ja pierdolę. Co tu kurwa? Świnia wyglądasz. Weźmy nakreś tak od tyłu. Wywiad. Dawaj wywiad ten taki. Zrobimy to. Wiesz, o co chodzi? Mógłbyś nam dokładnie opisać, jak odbieraliście lichwę od klientów, którzy nie chcieli spłacać pieniędzy? Lichwę odbieraliśmy w różny sposób. Zależało, jak nasz klient był bardzo oporny. Zdarzało się, że musieliśmy użyć przemocy fizycznej. Tej, ale teraz bracia teraz. Dinor na hormonie. Wygrałem stanek najgorszy. Pa. Gula wyskoczył. Wychodzę. Dobra widzowie, słuchajcie. Ja pierdolę. Dobra widzowie, jedziemy teraz. Dobra widzowie. Siemanko, wisiak. Dobrze kochani, słuchajcie, teraz się udamy do Galerii Poznania, gdzie z Ginoldem kupimy sobie te same ciuchy, a potem pojedziemy wyrobić prawo jazdy, bo swoje zgubiłem i właśnie w ten sposób wykonamy zdjęcie do prawka i pojedziemy wyrobić prawo jazdy. Dziękuję. Dobra widzowie, dotarliśmy do galerii, teraz idziemy razem z Patrykiem do sklepu, ubiorę go w typowe ciuchy dla mnie, czyli luźna koszuleczka, luźne spodenki, bucik, biała skarpeta. To, typowa koszuleczka na jeczki, basic. Cel, dobra. Spodnie do tego potrzebujemy. Spodenki. Oj, czerwone? Czerwone dreski. Ja nie wiem, jak sądzisz? No dobra. Przymierzamy. Dobra. Buty? Buty, no. Możemy spróbować. Stary, ja wyglądam, miałbym od... 15 lat. Ja nie potrafię na ciebie normalnie patrzeć. Ja widzę, że ty zmieszony. Ja się tylko pocieszam tym, że ty tak wyglądasz zawsze. Będę miał trzy pary już kopię tych butów, tylko inne kolorystyki. Nie no, git, ładne są. Fajne są, no. Wszystko jest idealnie, koszulka, dresy, buty. Wszystko jest 1:1. Nie zadzieraj z nami. Nie zadzieraj z nami, gościu. Nie zadzieraj z nami, gościu, bo to się źle skończy dla ciebie. Jak się czujesz? Cudownie. Mega styl, nie? Luźny człowieku. Mega styl, stary. Łysy ziomek, wiesz o co chodzi? No nic, widzowie. Trzeba kupić te rzeczy i lecimy zrobić zdjęcie do prawo jazdy. Do prawa jazdy. I lecimy zrobić zdjęcie do prawo jazdy. Nie jest ci wstyd za to, co robi twój tata? Nie zadawaj mi tego pytania! Nie zadawaj mi tego pytania! Ty wiesz, że w tym momencie przegrałeś? Nie zadawaj mi, proszę cię, tego pytania! Nie zadawaj mi tego pytania! Wstań! Góra! A co ty? Co? Co tam piszesz? Do słabszego? Do słabszego? Co się przeczujesz o mnie w internecie? Siadaj! Góra! Ci! Idziemy! Chodź, brat! To jest mój brat! Mój brat bliźniak! Zdjęcie do prawa jazdy zrobione, teraz czekamy na partnerkę życiową Patryka, czyli Dagmarę, która będzie reagować na jego brak włosów jakichkolwiek, bo tak naprawdę tutaj najbardziej ona ucierpi, ponieważ z nim żyje na co dzień. No i co? Zaraz wszystko zobaczycie. Dzień dobry. Jak samopoczucie przed tym, co się może spodziewać? Brzuch mnie boli, na samą myśl. Chodź, zaraz zobaczysz swojego faceta, z którym będziesz żyła na co dzień. Patryczku!
Nie, po... On rośnie! Nie, Boże, po... mówiliśmy! No! Ej, ale wiesz co chciałam powiedzieć? Chciałam dosrać Ginoldowi i powiedzieć, pa. Ej, nie wyglądasz na 42 lata, ale wyglądasz. Teraz git. Nie. W ogóle zauważyłaś, jak wyglądamy? Nie. Możesz iść do ZUS-u, do kolejki po zasiłek. Ale mówię ci, że będzie płakać. Generalnie, no jak ktoś ci mówi, że ogolę sobie łeb, brwi, brodę, co tamkolwiek jeszcze, no to jakąś wizualizację masz i wydaje ci się, że wiesz, jak to będzie wyglądało. Rodzinne. Budzisz się przy nim. Ale nie, jesteś w błędzie, nie wiesz, jak to będzie wyglądało. Staj obok, Gino. Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Ostatniego. Pojeraj. Po trzy. Widzowie, słuchajcie, właśnie pan dał nam zrobione zdjęcia, wydrukowane. Uwaga. Kryminał, ciężki kryminał. Dawidko! Dobra, daj mi to do portfela. Stary, nie, no to jest... Koniec! Ja to od razu do portfelu wsadzam. Dobra, lecimy. Dobrze, kochani, jesteśmy pod Urzędem Miasta i Wydziałem Komunikacji w Poznaniu. Dalej nie możemy was zabrać. Idziemy wyrobić moje prawko. Efekty zobaczycie pewnie w jednym z przyszłych odcinków. Pokażemy wam wersję fizyczną. Zostawiajcie łapę w górę. Subskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie ten kanał. 3, 2, 1. Bang!